jaki jestem przystojny! Ho, ho, ho. I jaki męski! Podśpiewywał sobie wilk, podziwiając się tego ranka w lustrze. W tym roku już na pewno wygram konkurs na wielkiego złotego wilka. Żeby zdobyć pierwszą nagrodę w tym konkursie, trzeba być naprawdę najsilniejszym, najszybszym, najzręczniejszym. No i rzecz jasna, najbardziej złym ze wszystkich wilków. Tak i właśnie jestem. Chyba nie masz co do tego wątpliwości, drogi przyjacielu. Przekonamy się jutro. Sędzią w zmaganiach wilków został pan Puchacz. Uwaga, rozpoczynamy zawody. Zadanie numer jeden. Który z wilków okaże się najsilniejszy? Macie podnieść 5 drzewa. O ten tam. Rywale podeszli bliżej. Dużemu Ludwikowi udało się, ale jędrka pień o mało nie przygniótł. Co za gamoń! Wyśmiał go wilk. Patrz, jak to robią prawdziwi siłacze! I z dumą uniósł pień wysoko nad głową. Zadanie drugie. Który z was będzie najszybszy? Macie 5 razy obiec raz. Gotowi do biegu? Start! Wilk wyleciał jak z procy. Przede mną jest jędrek, ale co to dla mnie? Zaraz go dogonię i pokażę, gdzie raki zimują. Wilk dogonił go i podstawił mu nogę. Jędrek stracił równowagę i jak długi upadł na ścianę. Aha, dobra robota! Pogratulował sobie wilk, nawet się nie zatrzymując. Na mecie rzecz jasna był pierwszy. Zadanie trzecie polega na zręczności. Macie mi przynieść po 3 jajka z kurnika. Tak, żeby kury się nie spostrzegły. Wilk zbytnio się pośpieszył i bęc. Potuł wszystkie jajka. Pudło! Ucieszył się Ludwik. No, tym razem na pewno nie będziesz pierwszy. Tak ci się tylko wydaje! Tylko patrz! Odparł wilk, odbierając jaja osłupiałym Ludwikowi. I co? Teraz ty masz puste ręce! Ludwik został sam pośrodku ścieżki, a nasz wilk kolejny raz wygrał. A oto ostatnie zadanie, wyłaniające, który z was jest najbardziej złym wilkiem. Przekonamy się o tym, jeśli... To wilk jest najbardziej zły, przerwał Ludwik. Z przyjemnością oddam mu swoje miejsce. Przestało mnie to bawić. Mnie również, zawtórował jędrek. Nie będziemy się bawić z kimś, kto oszukuje. I rzucając zniesmaczone spojrzenia, wilkowi ostentacyjnie opuścili zawody. No cóż, wilku, powiedział zirytowany pan. Wygląda na to, że wygrałeś. Oto twoja nagroda, choć prawdę powiedziawszy, wcale na nią nie zasługujesz. I odleciał w głąb lasu. Hurra! Wrzasnął wilk, podskakując i wymachując nad głową statuetką swojego złotego. Wygrałem! Wygrałem! To ja jestem wielkim, złym wilkiem! Ho, ho, ho! Dla okazania swojej wielkiej radości ruszył przez las tanecznym krokiem, rozdając na prawo i lewo całusy i pozdrowienia. Hej! Widzę, że zdobyłeś upragnioną statuetkę. Haha, tak! Nawet nie wiesz, jak się cieszę! No, widzę właśnie. Ale dokąd idziesz? Pochwalić się! Niech cały las wie, kto jest najgroźniejszym wilkiem! No, no, tylko wróć na kolację! Wilk paradował tak i puszył się przez cały dzień. Nie zauważył więc, że bardzo się oddalił od znanych sobie okolic. O, chyba się zgubiłem w tym dalekim lesie. Zaraz, czyżbym przyszedł stamtąd? A nie, chyba jednak stąd. No nie, teraz nic nie wymyślę. Robi się ciemno. W jednej chwili cała jego pewność siebie gdzieś się ulotniła. Stąpając z największą ostrożnością po leśnym poszyciu, wilk dla dodania sobie odwagi nie przestawał głośno powtarzać. Jestem najlepszy! Jeszcze chwila i odnajdę drogę do domu.
Zaraz! Co to za trzask? I kolejny! Chyba ktoś się na mnie czai! Jednym susem wskoczył z zarośla, pod którymi przykucnął całkiem zakryty listowiem. Och, nie! Te dziwaczne trzaski są coraz bliżej! Może to kłusownik ze strzelbą? Albo jakiś straszliwy nocny potwór? Przerażony wilk zerwał się na równe nogi. Nie boję się, bo i tak będę szybszy! Powiedział sobie, ruszając dzikim krokiem. Niestety zaledwie po kilku krokach. Co się dzieje? Wpadł do wielkiej dziury. No, teraz to już na pewno ze mną koniec. Tymczasem znów rozległ się trzask. Coś zbliżało się do krawędzi dziury. Przeraźliwie świecące ślepia zajrzały w głąb. Mamusiu! Nie dość na dzisiaj tego cyrku? Ach, to panu! Ależ mnie pan wystraszył! Z powodu twoich wrzasków umknęło mi sprzed nosa dzisiejsza kolacja. Przykro mi! Ale puchacz już odleciał. Teraz w tej dziurze, jak tak myślę o dzisiejszym dniu, to naprawdę to rozrabiałem. I byłem nie fair. I poczuł wielki wstyd. Rankiem usłyszał kroki. Hej, wilku, jesteś tam? Tak! Zaraz spuścimy ci linę, a Ludwik cię wyciągnie. Gdy znaleźli się przed drzwiami wilka, ten powiedział do przyjaciół. Pierwszy raz! Naprawdę was przepraszam, tak bardzo żałuję, byłem... wredny i męczący? Przemądrzały i kłamliwy. Zły, nieuczciwy gracz, ale i tak cię lubimy. A to chyba warte więcej niż wszystkie złote wilki świata, nieprawda?